Witajcie moi kochani. Dzisiaj czwartek, godzina 18:30. Witam Was serdecznie na poczytajkach. Jeszcze sobie tutaj wysteruję kamerę, żebyście mnie dobrze widzieli. Już sekundeczkę. O, myślę, że teraz już wszystko powinno być dobrze. Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że ponownie jesteście ze mną. Dzisiaj czwartek, godzina 18:30 już minęła. Mam malutkie spóźnienie, to się zgadza. No ale jak zwykle coś musiało się popsocić. Trochę internet, trochę moje spóźnienie. Przepraszam Was, ale poczytajki są. I poczytajki, kochani, na Was czekają. Witam Cię, Justyno. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Co dzisiaj będziemy czytać? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w ciągu tego tygodnia na moim koncie facebookowym pojawił się rysunek, na którym są napisane dowody, dlaczego warto czytać. Między innymi dlatego, że czytanie rozwija wyobraźnię i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. To się przydaje przez całe życie, a szczególnie małym dzieciom, które w ten sposób trenują swój mózg po to, żeby później stać się kreatywnymi, pomysłowymi, dorosłymi i żeby nie mieli żadnego problemu z tym, żeby w szkole, a później w pracy wpadać na niesamowite pomysły, które będą fenomenalne i będą sprawiały, że świat będzie lepszy. Czytanie jest naprawdę bardzo ważne i czytanie, słuchajcie, jest fajne. Czytanie jest niesamowitą przyjemnością. Uwielbiam czytać i pamiętam kiedy po raz pierwszy moja mama zapisała mnie do biblioteki. Uwielbiałam chodzić do biblioteki. Wypożyczałam przeróżne książki i chociaż wcale nie było to bardzo wcześnie, bo do biblioteki zostałam zapisana, kiedy zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej, miałam wtedy 7 lat, to uważam, że to było absolutnie fantastyczne posunięcie. Bardzo cieszy mnie, kiedy w bibliotece widzę mamusie i tatusiów, a także dziadków bardzo często, którzy przyprowadzają swoje dzieci albo wnuki i zapisują je właśnie do czytelni. Zapisują je do wypożyczalni i te dzieciaczki, czasami naprawdę bardzo małe, bo zdarza się, że jest to dziecko, które jeszcze podróżuje wózkiem. Witaj Kasiu, bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Takie maluchy, czyli około 3-4-letnie, już wybierają własne książeczki. Wprawdzie większość z nich jeszcze nie czyta, to znaczy nie potrafi nam słowami powiedzieć, co widzi w danej książce, ale one czytają wewnętrznie. Czytają obrazkami, które widzą, czytają historiami, które słyszą i czytają właśnie wyobraźnią. To jest absolutnie niesamowite i fantastyczne, jak czytanie rozwija wszystko w nas, tak naprawdę wszystko. I dlatego radzę Wam i zachęcam serdecznie do tego, żebyście czytali i żebyście czytali razem, bo to jest przeogromna przyjemność, żeby czytać wspólnie. A do tego, jeżeli będziecie czytali sobie na głos, przyjemności jeszcze więcej, a do tego relacje między osobami, które sobie czytają, czyli na przykład między mamą a dziećmi, między tatą, który czyta swojemu dziecku, między dziadkami, między wnukami, między ciocią, wujkiem, siostrą, bratem, zamiast być niepowiązane, to te więzi się wiążą, tak, i stają się takie zacieśnione
i przyjazne, i sympatyczne, i bardziej potrafimy siebie nawzajem docenić. Do rzeczy! Chcecie bajki? Oto bajka, a przed nami poczytajka. W zeszłym tygodniu i 2 tygodnie temu przeczytałam wam, kochani moi, wiersze napisane przez Juliana Tuwima. Czytaliśmy Słonia Trąbalskiego, czytaliśmy Babcię i Kurkę, które podróżowały w aeroplanie, czyli w samolocie, jeżeli dobrze pamiętacie. A dzisiaj, moi drodzy, o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci? List? A, wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu. Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, ja nie kłamię. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no taka tego, nic nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko. I Łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś 3 dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała. Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu! Przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Oj, ten Grześ. Ile on tam nawymyślał? No, wiecie, Grześ był kłamczuszkiem. Nie powiedział całej prawdy. Był przekonany o tym, że dostał list do wrzucenia. Ale, jak już wiemy z zakończenia, ciocia wcale mu listu nie dała. A Grześ wymyślał, kombinował, co się tam działo, kiedy wrzucał list, kto przechodził, kogo spotkał, co widział. Ale to dowodzi też, że Grzesiu miał bardzo dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Potrafił tak opisać świat dookoła skrzynki pocztowej, do której wrzucał list, że gdyby ciocia nie pamiętała, że nie dała mu tego listu, mogłaby uwierzyć, że rzeczywiście list do wuja Leona trafił do skrzynki. Ale wiecie co? W naszych mamach, babciach, ciociach jest coś takiego, taka mądrość, taki szósty zmysł, że one zawsze wiedzą, kiedy się kłamie i oszukuje. Mówimy czasem, że kłamstwo ma krótkie nogi. To znaczy, że prędzej czy później, a zazwyczaj prędzej, wyjdzie na jaw cała prawda i okaże się, że wszystko, co taki Grześ, Staś, Jaś, Kornelka, Kasia, Marysia opowiedzieli i było nieprawdziwe, to wszystko wyjdzie na jaw
i ten, kto został okłamany, straci zaufanie do takiego kłamczucha. Kłamanie nie jest dobre. Dla nikogo, ani dla tego, kto kłamie, ani dla tego, kto tego kłamstwa słucha. No bo wyobraźcie sobie, że skłamaliście, tak jak Grześ w tym wierszu, który przed chwilą przeczytaliśmy. I ciocia zadała mu jakieś następne zadanie. Czy ciocia będzie w stanie Grzesiowi całkowicie uwierzyć, że wykonał dane zadanie, jeżeli tym razem z listem do wuja Leona zawiódł ją? To tak różnie. Witaj Adamie, cieszę się, że jesteś ze mną. Nie warto kłamać. Nie warto kłamać, bo to niczego dobrego nie niesie. W niczym nie pomaga. Cześć Emilko, bardzo się cieszę, że też jesteś ze mną. No to co? Nie kłamiemy. Nie kłamiemy, nie oszukujemy, tylko oglądamy poczytajki, słuchamy poczytajek, a później życzę Wam, żebyście mieli jeszcze czas na to, żeby sami sobie poczytać, żeby poczytać razem całą rodzinką. Na przykład tak jak tutaj Adam proponuje, razem z Emilką. Jeżeli pamiętacie, a mam nadzieję, że pamiętacie, to jako drugą książeczkę od 2 tygodni czytamy przygody doktora Dolittle. Te przygody znajdują się w książce Hugh Loftinga pod tytułem Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Posłuchajcie, co się działo dalej. A dalej, co było przedtem? Nasz doktor razem ze swoimi zwierzętami, oczywiście nie wszystkimi, wyruszył na pożyczonym statku do Afryki, gdzie miał wyleczyć stado małp, które nagle zachorowały. Już do Afryki dotarła wiadomość o tym, że doktor Dolittle leczy wszystkie zwierzęta, a przede wszystkim to, że doktor Dolittle potrafi rozmawiać w języku zwierząt. Czyli nie musi się domyślać, co dane zwierzę na przykład boli, co mu dolega, tylko potrafi z nim porozmawiać w jego własnym języku i dowiedzieć się, o co chodzi. Moi kochani, przed nami rozdział 5. Wielka podróż. Teraz przez całe 6 tygodni żeglowali po wzburzonym morzu, podążając w ślad za jaskółką, która leciała przed statkiem i wskazywała drogę. Nocą trzymała niewielką latarnię, żeby nie stracili jej z oczu w ciemnościach, a marynarze na pobliskich statkach, które mijali, byli zdania, że to światło musi być spadającą gwiazdą. Gdy tak płynęli dalej i dalej na południe, robiło się coraz cieplej i cieplej. Z upalnego słońca szczególnie cieszyli się Polinezja, Chichi i krokodyl. Biegali po pokładzie w znakomitych humorach, co chwila wychylając się za burtę, by sprawdzić, czy nie widać już brzegów Afryki. Natomiast prosie, pies i sowa Tutu nie byli w stanie nic robić w taką pogodę i siedzieli ze zwisającymi ozorkami na końcu statku w cieniu wielkiej beczki, popijając lemoniadę. Kaczka Dab-Dab zażywała chłodzących kąpieli, wskakując do morza i płynąc za statkiem. I co chwila, gdy słońce za bardzo nagrzewało jej tył głowy, nurkowała głęboko pod statkiem, wynurzając się po drugiej jego stronie. W ten sposób łowiła też śledzie, we wtorki i piątki, kiedy wszyscy na pokładzie jedli ryby, by wołowiny wystarczyło na dłużej. Kiedy dopłynęli w pobliże równika, zobaczyli zbliżającą się do nich ławicę latających ryb. Jeszcze w locie spytały Polinezję, czy to jest statek doktora Dolittle.
Kiedy powiedziała im, że tak, odpowiedziały, iż bardzo się cieszą, ponieważ małpy w Afryce martwią się, czy on kiedykolwiek do nich dotrze. Papuga spytała je, ile jeszcze mil mają do przebycia, a latające ryby odpowiedziały, że zostało jedynie 55 mil do wybrzeża Afryki. Innym razem podpłynęło do nich w tanecznym rytmie całe stado mor świnów i one również chciały wiedzieć, czy to aby nie statek słynnego doktora. A kiedy uzyskały odpowiedź twierdzącą, wówczas spytały Polinezję, czy doktor czegoś nie potrzebuje, na co papuga odrzekła. O tak, właśnie kończy nam się cebula. Niedaleko stąd jest wyspa, odrzekły morświny, gdzie rośnie dorodna dzika cebula. Nie zbaczajcie z tego kursu, a my popłyniemy po nią i w mig was dogonimy. Morświny oddaliły się błyskawicznie, znikając w morskiej toni. Wkrótce papuga znów je ujrzała. Ciągnęły cebulę w olbrzymich sieciach zrobionych z wodorostów. Następnego wieczora, gdy słońce miało się już ku zachodowi, doktor powiedział: Chichi, podaj mi teleskop, proszę. Nasza podróż już dobiega końca. Chyba niedługo ujrzymy wybrzeże Afryki. Pół godziny później zdawało im się, że widzą przed sobą jakiś ląd. Ale szybko zaczęło się ściemniać i już nie byli tego tacy pewni. Wtedy na morze rozszalał się straszny sztorm z błyskawicami i grzmotami. Wiatr wył, z nieba lały się strugi deszczu, a fale były tak wysokie, że sięgały ponad burty statku. Nagle usłyszeli głośne bum. Statek stanął i przechylił się na jedną stronę. Co się stało? Spytał doktor, wbiegając na pokład. Chyba statek się rozbił, odparła Polinezja. Niech kaczka wskoczy do wody i sprawdzi, co się stało. Dab-dab zanurkowała, a gdy się wynurzyła, oznajmiła, że uderzyli w skałę. A w statku zrobiła się ogromna dziura i woda wlewa się do środka, zaś okręt szybko idzie na dno. Ani chybi uderzyliśmy o afrykański brzeg, stwierdził doktor. A niech to. Musimy sami dopłynąć do lądu. Ale Chichi i Geb-Geb nie umieli pływać. Dawajcie linę, zarządziła Polinezja. Mówiłam wam, że się przyda. Gdzie się podziewa ta kaczka? Dawaj tu, dab-dab. Weź ten koniec liny, poleć na brzeg, przywiąż ją do pnia palmy, a my będziemy trzymać drugi koniec tu, na statku. Ci, którzy nie potrafią pływać, przejdą po linie i w ten sposób dostaną się na ląd. To będzie lina ratunkowa, co się zowie. W ten sposób wszyscy dotarli bezpiecznie do brzegu. Jedni płynąc, inni dzięki skrzydłom, a te zwierzęta, które przeszły po linie, przeniosły kufer i torbę doktora. Statek z ogromną wyrwą w burcie już się do niczego nie nadawał. I wkrótce wzburzone fale rozbiły go o skały, a na wodzie unosiły się tylko belki i deski. Wszyscy schronili się w suchej jaskini wysoko na skale i przeczekali tam, aż burza ucichła. Kiedy następnego ranka na niebie zajaśniało słońce, wszyscy zeszli na piaszczystą plażę, by się osuszyć. Kochana stara Afryka, westchnęła Polinezja. Jak dobrze po latach wrócić do domu. Tylko pomyśleć, że jutro minie okrągłe 169 lat, od kiedy tutaj byłam. I nic tu się nie zmieniło. Te same stare palmy, ta sama stara brunatna ziemia i te same stare czarne mrówki. Nie ma jak w domu. Teraz wszyscy zobaczyli, że ma łzy w oczach, bo tak wzruszył ją widok dawnej ojczyzny. Okazało się, że doktor zgubił cylinder. Najprawdopodobniej wicher zdmuchnął go do morza podczas sztormu. Dab-dab poszła więc go poszukać. Ujrzała cylinder z dala od brzegu, jak dryfuje po wodzie,
przypominając dziecięcą zabawkę. Gdy sfrunęła, by go pochwycić, zauważyła w środku bardzo przerażoną, białą myszkę. A co ty tu robisz? Spytała kaczka. Miałaś przecież zostać w Puddleby. Przepraszam, że byłam nieposłuszna, ale zamiast zostać w domu, wolałam zobaczyć, jak wygląda Afryka. Mam tutaj krewnych, dlatego schowałam się w bagażu i wraz z sucharami wniesiono mnie na pokład. Gdy statek zaczął tonąć, strasznie się przeraziłam, bo kiepsko u mnie z pływaniem. Płynęłam tak długo, ile starczyło mi sił. Szybko jednak osłabłam i byłam pewna, że zaraz utonę. A wtedy zauważyłam cylinder unoszący się na falach. Wskoczyłam do środka, bo nie chciałam pójść na dno. Kaczka chwyciła kapelusz z białą myszką i przyniosła go doktorowi czekającemu na brzegu. Wszyscy zebrali się, by zajrzeć do środka. Patrzcie, mam tu pasażera na gapę, zawołała papuga. Gdy szukali w kufrze stosownego miejsca, gdzie mysz mogłaby wygodnie podróżować, małpka Cici nagle zawołała. Ciii! Słyszę jakieś kroki. Kroki w dżungli. Wszyscy natychmiast przerwali rozmowę i zaczęli nasłuchiwać. Po chwili z gąszczu wynurzył się tubylec i spytał, co tutaj robią. Nazywam się John Dolittle i jestem doktorem medycyny. Poproszono mnie, żebym przybył do Afryki, by leczyć chore małpy. Musicie wszyscy udać się przed oblicze króla, powiedział czarnoskóry mężczyzna. Jakiego znowu króla? Spytał zniecierpliwiony doktor, który nie chciał marnować czasu na zbędne ceregiele. Króla Joli Gimki, wyjaśnił mężczyzna. Wszystkie te ziemie należą do niego i wszyscy nowo przybyli muszą stawić się przed jego obliczem. Idźcie za mną. Zabrali więc w swój bagaż i ruszyli za tubylcem w głąb dżungli. Witaj, misiu Puchatku. Miło, że jesteś ze mną, także ty. A przed nami rozdział 6. Polinezja i król. Kiedy już pokonali gęstą dżunglę, wyszli na szeroką, jasną polanę, gdzie ujrzeli pałac królewski ulepiony z błota. Mieszkał w nim król ze swoją małżonką królową Ermintrudą i synem księciem Bumpo. Książę poszedł łowić łososie w rzece, a królewska para siedziała przed pałacem pod parasolem. Królowa Ermintruda zażywała drzemki. Witaj, Dario, cieszę się, że dołączyłaś do nas. Widząc doktora, król spytał go o cel jego wizyty, a gdy ten podał mu powód przyjazdu do Afryki, odezwał się w te słowa. Nie wolno ci przejeżdżać przez moje ziemie, powiedział. Wiele lat temu pewien cudzoziemiec przybił do tych wybrzeży. Nie szczędziłem mu uprzejmości. On jednak wywiercił w ziemi wielkie dziury, by znaleźć złoto. Wymordował wszystkie słonie, by pozyskać ich kły. A potem uciekł potajemnie na swoim okręcie i nawet nie podziękował. Nigdy więcej żaden cudzoziemiec nie będzie przejeżdżał przez terytorium mojego królestwa Joli Gimki, powiedział król. Później władca zwrócił się do jednego z poddanych, którzy stali w pobliżu i rozkazał. Zabrać tego medyka i jego zwierzęta. Zamknąć ich wszystkich w najpilniej strzeżonym więzieniu. 6 rosłych mężczyzn odprowadziło doktora i jego zwierzęta i osadziło ich w kamiennym lochu. Budowla miała tylko jedno zakratowane okienko, znajdujące się wysoko nad ziemią,
a także masywne, trudne do sforsowania drzwi. Wszystkich ogarnął smutek. A prosie geb geb nawet się rozpłakało. Gdy Cici zagroziła, że za chwilę da mu klapsa, jeśli nie przestanie się mazać, od razu się uspokoiło. Nikogo nie brakuje? Spytał doktor, kiedy już przywykł do mrocznego światła. Chyba nie, odparła kaczka i zaczęła sprawdzać imiennie, czy kogoś brakuje. A gdzie Polinezja? Spytał krokodyl. Nie ma jej. Nie pomyliłeś się? Spytał doktor. Sprawdźmy jeszcze raz. Polinezjo, Polinezjo, gdzie jesteś? Pewnie uciekła, wymamrotał krokodyl pod nosem. To bardzo w jej stylu. Dać nogę do dżungli, kiedy przyjaciele wpadli w tarapaty. Chyba to nie o mnie mowa, odezwała się papuga, wychodząc z kieszeni płaszcza doktora. Wiecie co? Mimo podeszłego wieku jestem na tyle szczupła, by przecisnąć się przez kraty w tym oknie. Poza tym bałam się, że zamknął mnie w klatce. Więc gdy król był zajęty rozmową, ukryłam się w kieszeni płaszcza doktora. No jestem! To się nazywa fortel, oświadczyła, wygładzając dziobem piórka. Dobry Boże! Wykrzyknął doktor. Miałaś szczęście, że na ciebie nie usiadłem. Posłuchajcie, powiedziała Polinezja. Dziś wieczorem, jak tylko się ściemni, przecisnę się przez kraty i polecę do pałacu. A potem, uwierzcie mi, wymyślę sposób, by król wypuścił nas z więzienia. No tak, obiecanki, cacanki. Co ty niby możesz zrobić? Odrzekł prosie geb geb, zadzierając ryjek i znów wybuchając płaczem. W końcu jesteś tylko ptakiem. Wszystko się zgadza, odparła papuga. Ale nie zapominajcie, że chociaż jestem tylko ptakiem, potrafię mówić jak człowiek i znam obyczaje tych ludzi. A zatem, gdy zapadła noc i gdy promienie księżyca prześwitywały przez liście drzewa palmowego, a wszyscy strażnicy królewscy już spali, papuga przycisnęła się przez kraty w oknie i poleciała do pałacu. Tydzień wcześniej ktoś wybił piłką tenisową szybę w oknie pałacowej spiżarni i tamtędy Polinezja dostała się do środka. Po drodze słyszała, jak książę Bumpo pochrapuje w swojej komnacie. Bezszelestnie, na pazurkach, weszła po schodach i skierowała się do sypialni króla. Delikatnie otworzyła drzwi i zajrzała do środka. Królowej nie było w sypialni. Pojechała na bal do kuzynki, ale król spał. Polinezja po cichu wkradła się do środka i weszła pod łóżko. Wtedy kaszlnęła, tak jak robił to doktor Dolittle. Potrafiła naśladować wszystkich. Monarcha otworzył oczy i spytał sennym głosem. Czy to ty, Ermintrudo? Sądził, że to jego małżonka wróciła z balu. Papuga znów zakaszlała. Głośno, jak mężczyzna. Król zdezorientowany usiadł na łóżku i spytał. Kto to jest? Nazywam się doktor Dolittle. Odezwała się papuga głosem doktora. Co robisz w moim łóżku? Wykrzyknął król. Jak śmiałeś uciec z więzienia? Gdzie jesteś? Nigdzie cię nie widzę. Ale Polinezja tylko się roześmiała. Gromko i radośnie, jak doktor. Przestań się śmiać i zaraz stamtąd wyłaź. Chcę cię zobaczyć. Rozkazał gniewnie król. Jesteś niemądry, panie, odpowiedziała Polinezja. Chyba zapomniałeś, że rozmawiasz z Johnem Dolittle, doktorem medycyny, najzdolniejszym człowiekiem na świecie. Naturalnie, że mnie nie widzisz. Potrafię sprawić, że jestem niewidzialny. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Posłuchaj mnie, panie. Przychodzę tu z ostrzeżeniem. Jeśli
Nie pozwolisz mi i moim zwierzętom przejechać przez twoje królestwo, wtedy ty i wszyscy twoi poddani zachorują na tę samą chorobę, co małpy. Jestem zarówno władny leczyć ludzi, jak i sprawiać, że chorują. Wystarczy mi tylko kiwnąć małym palcem. Każ strażnikom otworzyć lochy, inaczej zanim nad wzgórzami Joliginki stanie słońce, zachorujesz na świnkę. Król po tych słowach zaczął drżeć jak osika i ogarnął go strach. Doktorze! Wykrzyknął. Będzie jak mówisz, tylko błagam, nie kiwaj małym palcem, bardzo cię proszę. Wyskoczył z łoża, pobiegł do strażników i rozkazał im otworzyć bramy więzienia. Jak tylko opuścił sypialnię, Polinezja cichutko potuptała po schodach i ulotniła się z pałacu przez okno w spiżarni. Ale królowa, która właśnie wchodziła tylnymi drzwiami, ujrzała papugę wylatującą przez dziurę w oknie, a kiedy król wrócił do łoża, opowiedziała mu, co zobaczyła. Wówczas król... Puchatku, bardzo mi przykro, że musiałeś przejść świnkę, ale proszę cię, posłuchaj teraz, co się działo ze świnką Geb-Geb, jej przyjaciółmi i doktorem. Wówczas król pojął, że został wystrychnięty na dudka. Strasznie się zirytował. Natychmiast pognał z powrotem do więzienia. Ale było już za późno. Zastał jedynie otwarte na oścież podwoje, a sam loch zionął pustką. Doktor i jego menażeria zniknęli. A gdzie poszli? Gdzie się ukryli? I czy udało im się znaleźć chore małpy? Tego dowiecie się w przyszłym tygodniu, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wiele osób dołączyło do mnie do Poczytajek na żywo. Mam nadzieję, że za tydzień, w czwartek o godzinie 18:30 również spotkacie się ze mną i będziemy mogli poczytać kolejne przygody doktora Dolittle i jakieś inne ciekawe historie. Bardzo się cieszę, że ze mną byliście. Ja Was również pozdrawiam, Adamie, Emilko i wszyscy, którzy w tej chwili się pojawiacie tutaj u mnie na widoku. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień, a przypominam, że kto ma ochotę posłuchać poczytajek, nie musi czekać cały tydzień, może się cofnąć i posłuchać bajek, które czytaliśmy w poprzednich odcinkach. Te odcinki są dostępne na Facebooku, na stronie Pomysłowy Kufer w folderze filmy, a także na moim kanale na YouTube również trzeba wpisać Pomysłowy Kufer. Wtedy, moi kochani, znajdziecie różne filmiki, także filmiki poczytajkowe. I zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście czytali, żebyście oglądali książki, żebyście wyobrażali sobie te wszystkie światy, które się dzieją dookoła, które tak pięknie malują nam książki. A jeżeli jeszcze chodzi o światy, to teraz dajcie mi momencik, obrócę sobie kamerę i pokażę Wam obrazki, które przygotowałam dla Was właśnie po to, żebyście mogli sobie może troszkę lepiej wyobrazić, jak wyglądały zwierzęta doktora Dolittle. Dajcie mi chwilunię. Uwaga.
O, już jestem z wami. O, mam nadzieję, że ostrość zaraz tu się ładnie ustawi. Zobaczcie. Wydaje mi się, że tak mogły wyglądać zwierzęta, które ostatecznie wylądowały na afrykańskim lądzie. Pamiętacie, kaczka Dab Dab wyłowiła z morza cylinder doktora. Tu widzicie cylinder. I kto siedział w tym cylindrze? W cylindrze siedziała mała myszka, która weszła na statek na gapę i siedziała w worku od sucharów. Macie tu też małpę Cici. Poniżej jest prosie Geb-Geb. A tutaj nawet widać kawałek krokodyla. To jest jeden obrazek. I mam dla was jeszcze jeden obrazek, na którym chciałam wam pokazać trochę inną historię, czyli więzienie, w którym zostali zamknięci nasi przyjaciele. Sekundkę. O, teraz już będzie dobrze widać. Mam nadzieję, że... Wiecie co, kamera trochę mi się rusza. Już. O! Tak trudno mi troszkę tutaj ze statywem współpracować, ale myślę, że wszystko widzicie. Czytaliśmy o tym, że więzienie było kamienne, ale zamek był zrobiony z błota. Czyli to więzienie, no, jak widzicie, miało trochę kamieni, ale nie było chyba jakieś specjalnie mocne. W końcu więzienie, tak jak sam pałac króla Joliginki, znajdowało się w dżungli, więc król, budując pałac i więzienie, musiał korzystać z tego, co znalazł tam na miejscu. Dlatego kraty w więzieniu są zrobione z bambusa. I kto tu przez te kraty nam wygląda? No, wygląda nam znowu prosie Geb-Geb, które ze strachu aż się popłakało. Mamy też tutaj doktora, który bardzo chciał jak najszybciej z więzienia się wydostać, żeby móc leczyć małpy. No i oczywiście to nie jest kogut Adamie, to jest papuga. Papuga. Tak wyglądają papugi. W każdym razie tak mi się wydaje, że tak wyglądają papugi. Koguty wyglądają zdecydowanie inaczej. Jak będzie jakaś bajka o kogucie, to myślę, że narysuję, żebyście nie mieli absolutnie żadnych wątpliwości, że papuga i kogut to są zupełnie różne zwierzęta. Mam nadzieję, że zarówno historyjki, które dzisiaj czytaliśmy, jak i obrazki, które specjalnie dla was przygotowałam, podobały wam się. Życzę wam wszystkiego dobrego, przepięknego wieczoru jeszcze dzisiaj i wspaniałego tygodnia. Wpadajcie czasem na Facebooka, żeby zobaczyć, czy czegoś ciekawego dla was nie wrzuciłam, a my z poczytajkami spotykamy się za tydzień w czwartek o godzinie 18:30. Zapraszam was serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!